Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, witam was w luźnych gadkach w moim programie, w którym pokazuję wam gry maści wszelkiej. Ostatni mój filmik obejrzało... ktokolwiek obejrzał, w związku z tym zaczynamy z kolejnym Overfall. Overfall było na Kickstarterze, potem troszkę się działo w Early Accessie i finalnie jest już dostępny na Steamie. Czym jest Overfall? Otóż pokażę wam, ale nie będziemy bawić się tutaj w Makłowicza i zaczniemy wszystko od początku. New game, bo tak wszystko się zazwyczaj zaczyna. Dwie postacie do wyboru. Stricte defaultowe nie ma za bardzo... Znaczy, właściwie na samym początku niech was nie zwiedzie to, że gra nie oferuje żadnych zmian, bo istotnie, jeżeli grę rozpoczniecie, zaczynacie z buildem takim mocno defaultowym, w którym absolutnie nic nie da się zmienić. To dochodzi z czasem, kiedy przejdziecie grę po raz pierwszy, drugi, trzeci. Zrandomizować sobie można imię, wybrać klasę postaci. Jak widzicie, spośród 9 mam dostępne tylko 4, bo tylko tyle udało mi się odblokować w trakcie rozgrywki właściwej. Łotrzyk, mnich, kleryk i wojownik. Te postacie muszą być różne, te klasy właściwie, które wybierają się ze sobą w podróż, muszą być różne. Chyba też ze względu trochę na to, że ten wygląd ich jest defaultowy i nie ma jak ich tutaj zmieniać. Każda z postaci to oczywiście inny zestaw skilli, inne zdolności, które będziemy utylizować. Ja wezmę ten klasyczny tak naprawdę, bo nauczyłem się nimi grać dość spoko i udało mi się grę też skończyć, więc spoko. Broń do wyboru. Broń trzeba odblokować. Oczywiście są wskazówki tylko jak odblokować kolejny oręż, więc podstawowy topór prawdopodobnie też znika. Nie zrobiłem jeszcze tych questów, ponieważ informacje są dość zdawkowe, a gra jest fest mimo wszystko rozbudowana, więc ciężko to znaleźć. Każda broń to oczywiście inny set skilli, które będziemy wystawiać w trakcie walki. Skille, które możemy użytkować, również są do odblokowania w trakcie rozgrywki właściwie, więc jak widzicie, tych unlocków jest dość, by spędzać sen z powiek. Każdemu. Bo każda klasa postaci tak naprawdę ma swoje skille, które trzeba odblokować. No i oczywiście trinkiety, które różne pasywne skille nam tutaj włączają. Też jak widzicie, jest ich dość trochę. Wszystko można odblokować w trakcie zabawy. Babeczka to kleryk. Oczywiście są też tutaj zdolności cechujące nasze postać. Tych drzewek tak naprawdę nie ruszamy aktywnie, po prostu raz na jakiś czas faktycznie te postacie dostają jakieś powinowactwa z tytułu tego, że dużo walczymy, więc te statystyki się zmieniają, ale te statystyki zmieniają się też w dwie strony. Jest taki upierdliwa rana, która właściwie ściąga nam prędkość do zera, w związku z tym potem postać w trakcie walki, zamiast poruszać się po całej planszy, może tylko zrobić krok w przód i to wszystko, co w danej turze może zrobić, bo walka jest turowa na heksach! To was pewnie przyszpili teraz na dłużej. Easy, normal, hard. Easy. Na potrzeby różnych gadek easy. Normal faktycznie jest taki dość już hardkorowy, więc tam, jeżeli zagracie na tym easy, znudzi wam się, czyli tak jak w FTL-u poczujecie, że jesteście jednak zbyt mocni na ten temat, zmieńcie sobie na normal, tam już faktycznie w ciry można dostać dość prędko. Cała gra to RPG roguelike'owy, z historią, która również generowana jest losowo. Tu nie jest tak, że to jest, znaczy jest zarys, jest początek i koniec tej historii, jak w sandboxach trochę można by powiedzieć, ale to, co dzieje się w międzyczasie, zależy tylko i wyłącznie od was, ale też od random number goda, czyli random number generatora, który zarzuci wam odpowiednie historie pod nogi. Wszystko zaczyna się, kiedy nasi bohaterowie wychodzą z portalu. Tu oczywiście okazuje się, że ktoś na nas czekał ileś tam lat, z pokolenia na pokolenie. Można sobie wszystko skrócić, ale jeżeli chcecie... Znaczy, właściwie tak wygląda drzewko wyboru postaci. Te dwie postacie główne wdają się w rozmowy. Jeżeli mamy odpowiednie zdolności, bo to jest uwarunkowane klasą postaci, którą weźmiecie na kolejną podróż, można te żółte ikonki klikać. To wtedy oznacza, że jest jakieś tam, wiecie, super, hiper dopasowanie, więc dostajemy też nowsze informacje odnośnie sytuacji, która się rozgrywa. To jest nie tylko w tym jednym dialogu, ale w tych szeregu questów. Tych questów jest dość sporo. Będzie tych drzewek mieli dość znaczną ilość, no i tak jak mówię, im więcej tych postaci, to ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę nie zwróciłem uwagi, czy jak już mamy pełny skład, czyli 4 osoby w drużynie, czy te dwie dodatkowe postacie mają coś do powiedzenia, czy jest raczej jak w Divinity Original Sin, że tylko te dwie postacie zagadują. Nie ma wersji polskiej, jest tylko wersja po angielsku, ale questy są, no nie są jakieś tam staroangielski albo staropolskie słownictwo wam potrzebne, żeby to jakoś ogarnąć, więc dacie radę. Sama historia to w ogóle opowieść o tym, jak tutaj, tak skrótowo, żeby wam tutaj nie spoilerować, o chwileczkę, bo żeśmy już tutaj wyszli na dalszy ekran. Sama historia to
Zarys historii. Nie. Cel naszej podróży to odkrycie dwóch filarów, które spowodują, wyrzucą nam, właściwie oddadzą nam dysk, który zaginął wiele lat temu, i my będziemy mogli go zanieść swojemu prawowitemu królowi. I teraz od nas zależy tak naprawdę, jak będziemy postępować w trakcie tej całej wyprawy. Gra podzielona jest na wyspy. Te wyspy wyglądają tak naprawdę jak te plansze, którą przed chwilą widzieliście, ale każda wyspa to tak naprawdę jedna historia, którą będziecie. Z którą będziecie obcować, de facto. Czasami te questy oczywiście się przeciągają, śmiga się po kilku wyspach w ramach jednego zadania i każda wyspa tak naprawdę do kogoś należy, i tak jak na przykład możecie w Barents Island, które wygenerowało nam się, bo wyspy też pojawiają się losowo, należy, tutaj jest wioska należąca do ludzi / orków, tutaj są ludzie / elfowie, a tutaj jest rozpiska niczym w GTA 2 reputacji z poszczególnymi nacjami, z poszczególnymi rasami, które zamieszkują świat Overfalla. I tak, są tutaj jeszcze krasnoludy, gobliny, elfy, wszystkie rasy ze sobą toczą wojnę i de facto, chociaż tych ras mamy 6, to tak naprawdę między dwoma gdzieś tam przerzucamy się, ciągnąc ten wątek główny, bo jak na przykład będziemy walczyć z orkami, można się z... mogą być naszymi sprzymierzeńcami orkowie, wtedy reputacja nam spada u krasnoludów, którzy walczą z tymi orkami, więc lecimy linią fabularną dla orków, masa questów pobocznych, tak naprawdę jest fest dużo do roboty. I tak, lądując na jakiejś wyspie, mamy quest oczywiście, ale zanim to, mamy też zasoby, które kolekcjonujemy podczas rozgrywki właściwej. Jest pył, który służy do upgrade'owania naszych skilli. Jest frag, waluta, złamany mieczyk, taki symbol dziwny, waluta, gdzie możemy kupować też inne ulepszenia. Są także runy. Runy upoważniają nas do rekrutacji chociażby innych jednostek, które będziemy mogli gdzieś tam wyrwać, czyli właściwie innych klas postaci. I tak też odblokowujemy te klasy postaci dla tego wyboru, który jest na samym końcu nowej gry. Znaczy na samym początku nowej gry. De facto po przejściu całości rozgrywki dostajemy najwięcej tych rzeczy przechodnich, czyli odblokowują nam się klasy, możliwość wyboru skilli. Także ten początek, pierwsza rozgrywka tak naprawdę to jest takie demo, tutorial, który trzyma was za rączkę i on oferuje tylko ten taki niezbędnik do poznania schematy działania Overfalla. Dobrze. Nie chcę tutaj być jednym z nich. Spróbuję tutaj pokojowo go załatwić. Użyliśmy oczywiście zdolności. Dobrze. Może być coś w skrajnej cieni, którego katuszę. Zostawimy go w takim razie. Nic ciekawego się tutaj akurat nie wydarzyło. Na tej wyspie statki, uprzedzam pytanie, można atakować. Tutaj jest jeszcze timer, którego akurat ja nie zauważyłem. To jest jakaś rasa, która tu również przez ten portal przechodzi. Oni budują jakieś tam niszczycielskie statki, ale co de facto robią? Pewnie jakiś endgame taki, żebyśmy nie zasiedzili się w grze za długo, bo to leci sobie tam z czasem. Jak my działamy, to faktycznie też się to pojawia. Dążę do walki, bo to jest takie luźne gadki poglądowe, żebyście wiedzieli, jakie są wszelkie aspekty, bo questy przebiegają tak naprawdę w myśl tych historii, które, tak jak mówię, no, lecą też trochę z generatora. Ich jest bardzo dużo, one mają swoje rozdwidlenia, w zależności od tego, jakie postacie będziecie brali, macie różne drogi wyjścia z danej sytuacji, więc no może nie jest to do końca Fallout, ale oferuje więcej niż Fallout 4, rozwidleń drogi historii przynajmniej. No i samo to, że macie 6 klas, 6 ras właściwie, z którymi możecie się sprzymierzyć, możecie wbijać im nóż w plecy, jesteście kowalem własnej historii, która naprawdę ma fest, dużo rozwidleń. Zakończenia są dobre, zakończenia są złe. Jest permdev. Po rozgrywce niestety no, nie zauważyłem, żeby coś się przynosiło. Dobra, nie umarli atakują panią elfkę, więc pomożemy jej, żebyście zobaczyli walkę. Walka przebiega w myśl turowej zabawy. Na samej górze oczywiście pasek z aktywnościami i statystykami postaci, którzy biorą udział w walce. To jak one są tutaj portrety umiejscowione, oczywiście warunkuje kolejność, którą oni będą uderzać. Tu można poczytać statystyki, tu można się zapoznać też z rzeczami, które oni tam mają. Tak więc można sobie tutaj mniej więcej to obczytać. Dość tak skrojone skromnie jest to wszystko. Nie ma tu jakieś inwentory, które by zajmowało pół ekranu, ale samo rozpiska jakieś tam pobinować, można pod F1. Jak widzicie, dość dużo jest tutaj statusów negatywnych i pozytywnych, które mogą nasze postacie zaorać, ale są też na przykład rzeczy, które dostajemy, i tak jak mówiłem o tym czarze, który na samym początku miałem, to dostałem taki perk, nie wiem skąd on się wziął w ogóle, że na przykład moja postać zadawała sobie ranę śmiertelną na samym początku walki, co powodowało, że ona gdzieś tam krwawiła. Można to oczywiście ściągać debuffami, ale musiałem robić to co walkę, więc straciłem tak naprawdę jeden ruch. Znakomita muzyka jest to, w ogóle posłuchajcie, więc to jest spoko. Słuchajcie się. Walka turowa. Tutaj w ogóle jest najmniejszy guzik do menu i jakiś pomagać ever, w ogóle jest abstrakcyjnie małe to jest. Sama walka jest, tak jak mówiłem, w myśl turowej zabawy.
Nasze postacie ruszają się w trzech fazach. Pierwsza to faza ruchu, gdzie możemy uskuteczniać, bo zazwyczaj postaci nawet w fazie ruchu mogą już zadawać jakieś ciosy, tudzież po prostu przejść albo użyć tej zdolności, na przykład piromanta, przeteleportuje się z jednego miejsca na drugie, zapalając wszystkich nieprzyjaciół, którzy tam są wokół tego miejsca, w którym on na przykład stanie. Więc na przykład gdyby się stali tutaj piromantą, to wtedy by zapaliłby się pan nieumarły. No akurat mamy hero i klip, czyli taki skok, ale akurat podejdziemy też do tego człowieczka, zombiaczka, żeby zaorać go z bliska. Druga faza to utility phase. Ja nie wiem, jak tutaj przetłumaczyć to dokładnie do polsku. Tutaj już mamy buffów i debuffów odpowiednio dla nasze postacie, ale także możemy coś zrobić kuku przeciwnikowi. Można by powiedzieć, że właściwie tutaj wchodzą w grę czary i narzucanie zdolności, właściwie rzeczy pasywnych na bohaterów z dwóch stron, czyli naszych i przeciwnika. I tak na przykład Unbreakable Vigor powoduje, że tutaj zrzucamy dwa debuffy. Gdybyśmy mieli na przykład krwawienie między nimi, też to zdejmuje. Nie ma tu przedmiotów użytkowych, jak bandaże, potki czy coś w ten deseń. Operuje się zazwyczaj czarami, więc jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, jakie skille tam sobie bierzecie. A skilli tych nie da się też zmieniać w trakcie rozgrywki, więc to, co sobie bierzecie na samym początku zabawy, obowiązuje was na całą partię do samego końca opowieści, która zakończy się albo waszą śmiercią, albo jakimś jednym z końców pozytywnych, tudzież negatywnych. I zabawa zamyka się w około 6 godzinach. Tak mniej więcej wychodzi to 5-6 godzin. Jeżeli będziecie chcieli zrobić więcej, oczywiście ponadprogramowo możecie, ale gdzieś tak standardowo ten wątek główny można zamknąć tak mniej więcej 5-6 godzin, więc na te 5-6 godzin bierzecie postaci, które mają zdolności takie, jakie żeście wzięli, ale potem dochodzą też nowe postacie, bo możecie rekrutować, więc pula robi się trochę większa i tych działań można robić też odpowiednio więcej. To już zobaczycie, jak będziecie sami grali. Vulnerable, czyli zrobimy tutaj, żeby on będzie taki, wiecie, jajko, nie dotykajko, że jak coś mu zrobimy, to więcej krzywdy mu wyrządzimy. No i trzecia faza naszego ruchu to atak już sam w sobie. Są oczywiście ataki dystansowe, akurat warrior, który wali Zaxa, ma topór, którym bije po żebrach równo. Generalnie wszyscy bohaterowie, jak tak zwróciłem uwagę na to, mają takie zdolności, że na przykład pierwsza z nich wrzuca jakiś status, tutaj akurat mamy krwawienie, czyli chop. Jeżeli uderzymy w przeciwnika, wywołamy mu krwawienie, możemy go potem potraktować cleave, nie wiem, jaki to jest odpowiednik, tu jest rachu, a to jest ciachu, i wtedy jak ten cleave, jeżeli on będzie już krwawił, zadajemy mu ranę śmiertelną, to powoduje, że będzie miał krwawienie i tam będzie tam toczył bone pour on critical hit, czyli jeszcze połamiemy mu kości, ale musi mieć najpierw krwawienie. I zazwyczaj postacią układają się te skille tak, że ten pierwszy powoduje jakiś status, a tym drugim dobijamy, czyli tam zadajemy rany, a drugim tam palcem grzebiemy w tej ranie. I te postaci tak wzajemnie się uzupełniają, z czego ten trzeci ruch jeszcze na przykład jakieś statusy negatywne wrzuca, jak w tym przypadku jest to oślepienie. To tam można akurat wrzucić jak samopas. Każdy z tych ciosów charakteryzuje się cooldownem, czyli to, czy możemy go użyć w następnej turze, bo na przykład jeżeli użyjemy jakiegoś ciosu w jednej turze, na przykład tego cleave, czyli ciachu, użyjemy i tą ranę śmiertelną wrzucimy jednemu przeciwnikowi, tak naprawdę w drugiej rundzie już nie będzie się dało, trzeba będzie odczekać jeszcze jedną rundę. Czyli ten cooldown, czyli tak jakby dwie rundy trzeba poczekać, żeby go użyć z powrotem. Area of Effect mają, czyli mogą walić obszarowo, czyli po jakichś kilku heksach, a mogą też walić tylko i wyłącznie jednego przeciwnika. Mają też swój zasięg, więc postać czasami może być troszkę dalej, stać nie muszą stać ryj w ryj. Mogą być oddaleni od siebie, jeżeli ta ranga jest odpowiednia i można gdzieś tam przywalić. I też może być na jeden cel lub na więcej. No akurat ten chop jest na jednego przeciwnika, więc użyjemy. Wrzuciliśmy mu krwawienie, na trzy kolejki będzie krwawił sobie po jeden. Podchodzi do nas rzezimieszek tutaj z nożem, czarodziej zombiaczków, zaraz tutaj coś łyżeczką namaścił, wrzucił sobie jakąś tarczę, Defiance ma i Protection, o połowę damage mu schodzi, pani elfka dołączyła się do walki, za 14 damage'u zaorała nam przeciwnika, podejdziemy tutaj do naszego pana, ponieważ kleryk akurat ma leczenie, jest na styku, właściwie nie, tu jest jeszcze leczenie podczas fazie ruchu, a drugie leczenie jest akurat na dystans, ale możemy tutaj wrzucić też dispel, czyli gdyby miał na przykład niemu dispela, można by wrzucić i wtedy powinniśmy mu ściągnąć statusy pozytywne, które on sobie tam gdzieś narzucił, ale nie mamy niestety, więc no nic tutaj nie zdziałamy. Skip robimy i retribution z cooldownem jednej kolejki wrzucimy na pana, który jest już tutaj mocno uszkodzony, po to, żeby go już zestrofować i zniszczyć go do końca. Hero i klipa nie będziemy na razie robić, będziemy przechodzić do naszego przeciwnika. Debuffów też nie ma co ściągnąć,
ściągać, więc robimy mu rozbrojenie i unieruchomienie. Nie ma krwawienia, więc spróbujemy znowu mu włączyć, pewnie go i tak zabijemy. Zgadza się, tak też się stało. Leci do nas czarodziej z jakimś, co on tutaj ma? Enrage. Podwojona prędkość, zwiększa damage o 50% i nie może być tutaj wyłączony ten Enrage, więc tam złapał niezłego Berserkera. Dostał kosą od elficzki. Nasza pani tutaj podciągnie sobie tutaj gościa. To można akurat wykorzystywać oczywiście strategicznie, bo czar ten, który chyba po skosach działa. Kurde, super! można go po prostu wyciągać z rąk przeciwnika. Ma wrzucone truciznę i tą truciznę można mu dispelem ściągnąć akurat. To jest taka nielogiczność i nie jesteśmy tego przyzwyczajeni. Raczej w RPGach, że czarami się takie rzeczy ściąga. Tu faktycznie tak się dzieje przez wzgląd na to, że nie ma tych przedmiotów użytkowych. Nie za bardzo mam jak tutaj zaatakować przeciwnika, więc po prostu skipniemy tą fazę. I teraz zrobimy sobie Hero Leap. I skoczymy damage za 3. On tutaj jest mocno struty, jeszcze do tego krwawi. Jeszcze do tego ma z tego Enrage'a. Zrobimy sobie tutaj jeszcze Earthquake'a. Dzięki czemu on stał się jeszcze bardziej wrażliwy na uderzenia i włączymy mu Mortal Wound, czyli za 7 krytyczny damage żeśmy mu zadali. Jeżeli chodzi o questy, bo to akurat był szybki, uratowaliśmy panią elficzkę, skoczyła nam reputacja u elfów o jeden punkt. To był jeden quest. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w ogóle na kunszt wykonania całych tych ekranów, w sensie tych plansz, na których toczą się boje. Bardzo fajne są. Bardzo mi się podoba zastosowanie pierwszego planu, czyli widzicie tutaj ten szkielecik akurat tam się giba. Na pierwszym planie bardzo często są elementy, wiecie, animowane, więc to pogłębia taką imersję, taką dioramę, że my tam zaglądamy z krzaków na przykład, wiecie, jakieś tam coś się tam rusza, pada deszczyk, jest śnieżek. Fajnie wyglądają, wystrój gry jest super, stylistyka graficzna ekstra. Co do samych scenariuszy, to oczywiście zdarzają się takie proste, jak na przykład uratować babeczkę. Tu chyba jadą mnie zajechać, ale spróbuję uciec im na śnieżek. Co do samych scenariuszy, niektóre z nich napisał sam Chris Avellone, którego możecie znać z Baldur's Gate'a, chociażby, czy tam Fallouta, już teraz nie chcę się pomylić, ale z tych dawnych gier... z dawnych gier od Black Isle. Tak więc jest co czytać, jest wsparcie modów, więc można tworzyć sobie własne historie tak naprawdę. Grupa goblinów, my będziemy tutaj, możemy, że jesteśmy przyjacieli. I może on chce się poddać. Dobra, poddali nam się i dali nam dwie hajsy. Nie chcą z nami walczyć. Craig Mullins nie żyje i Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dobra, lecimy tutaj jeszcze. Human Hollow. Tu są zwierzoludzie. O, kurczaki, czerwony kapturek. Z ręką wilka w... Ja cię ruszyła palcem. I w ogóle Shire jest z tyłu. Bardzo fajne są te tła, naprawdę, bardzo mi się podoba to, że one są animowane, że to nie jest taka sztywnica. Lata tutaj pyłek, w ogóle nie byłem jeszcze w tak pięknej, zielonej krainie. Kurczę, moja babcia została zabita przez wilka i wziął swoją starą chatkę dla siebie. I jeżeli go skróciło go jak u Wiedźmina, to dostaniemy nagrodę. Idziemy. Jest jakimś tutaj zdradzieckim mordercą, zabija niewinnych ludzi i uchodzi mu to na sucho, nie słucha jego kłamstw, będzie wszystkiego się zaprzeczał, ale musimy dać mu karę, której się domaga. Jest i wilk! Kurde, super, nie miałem tej historyjki wcześniej. Odgrałem dość dużo, naprawdę. Overfall, taki jest właśnie Overfall. I tutaj widzicie, trafiacie na te historie, one są za każdym razem inne. Co prawda, tak jak mówiłem, ten rdzeń rozgrywki, czyli szukanie tych dwóch filarów, jest stały. Walka pomiędzy tymi rasami prawdopodobnie też w każdym scenariuszu jest. Czekajcie, spróbuję mu go przegadzać. Musi zapłacić za swoje zbrodnie. Dobrze, czy tutaj się stawia? Jest vicious murderer, dobra, ale jego, że jest na wolności, ale jego dni się tutaj kończy. Jest peaceful member, spokojnym członkiem community, honorowanym przez jego gatunek i przez ludzi. Zapytamy o babcię. Tutaj macie też opisy jeszcze historyczne. Tak, dziewczyny, nie wiem o co jej chodzi. Zapytamy Świętego Światła o prowadzenie. Dobra, nic nie ma. Dobrze, weźmiemy go do wilka. Powiem ci, że mówiłem ci, że macie go zabić, a ty przyniesiesz go tutaj. Jesteś głupcem. Mogłem być użytecznym narzędziem, żeby sprowokować wojnę między bestiami i ludźmi, ale nie! Okazało się, że jesteś cierniem w moim boku. Walczymy. No niestety z dwójką.
ale bardzo fajne, bardzo fajne. Nie miałem tego wcześniej. Tu pewnie by nam reputacja się gibała między ludźmi a bestiami. Byłyby nowe konflikty, nowe historie, nowe... Kurde, super. Ja w ogóle bardzo mi się spodobało to, bo jak już siadłem do tego dzisiaj, wcześniej siadłem, tak wiecie, sprawdziłem sobie co tam i jak, ale siadłem do tej gry i strasznie się wciągnąłem w tą zabawę. On nie ma tam, co prawda, wiecie, jakichś tam expów za dużo, ale walki są spoko. Szybka ta partyjka, wiecie, tam 6 godzin, to też nie jest jakiś RPG na milion posiedzeń tygodniami się nie siedzi przy nim, co dla mnie też jest akurat spoko. A Wilk jest akurat naszym sprzymierzeńcem, podleczymy go, więc nie daliśmy się zbałamucić tutaj przebranemu kapturkowi, akurat będziecie mieli lekki spoiler. Tak więc historię tych konfliktów międzyrasowych i tak będziecie przeżywać, jeżeli będziecie rozgrywać tą grę. Ale jest naprawdę tyle tutaj zróżnicowanych opowiastek, że bardzo fajnie. Przypomina mi to trochę taki temat, który wam kiedyś pokazywałem, Battle Brothers. Też losowe rozgrywki, losowe rzeczy, trochę mniej tutaj takiego mikromanagementu, wiecie, w plecaku z kartami postaci. Tego jest jakoś tutaj mniej, ale ma gra swoje mechanizmy, którymi się broni. Wiecie, te rekrutacje, widzicie, tutaj jeszcze 2 sloty zostały. O, tośmy zajechali jeszcze, Mel Gibson urwał się z planu po to, żeby mnie dojechać. Dużo naprawdę możliwości i w ciągu tych 6 godzin rozgrywki będzie się działo wam więcej niż gdybyście latali za wszystkimi znajdźkami w Wiedźminie trzecim. Więc jeżeli lubicie takie tematy, losowość rozgrywki i szukacie czegoś właśnie takiego turowego, z fajnymi historyjkami, bogatą liczbą możliwości tak naprawdę, a jednocześnie uwiera was zawsze w to, że musicie pół dnia spędzać w ekwipunku, segregując sobie rzeczy, to Overfall może być dla was. Zainteresujcie się, sprawdźcie. Ja ze swojej strony polecam. Bardzo mi się podobało w to, co grałem. Także to byłoby wszystko, co mam do powiedzenia na temat Overfalla. Jestem zaskoczony w ogóle tymi historykami, bo naprawdę spędziłem w grze sporo czasu, a tu jednak potrafi dalej czymś zarzucić, więc jeżeli lubicie też historyjki, które no, też nie ciągną się tygodniami życia normalnego, w sensie tygodniu czasie rzeczywistego, to Overfall będzie dla was. Duże replayability, bo tych historii jest mnóstwo. Generowanych dungeonów akurat losowo nie ma, ale nie muszą być. Są oczywiście jakieś ścieżki, bo czasami te statki są trochę dalej, więc tworzą się też korytarze, gdzie można tych zakleszczyć, czy jak w Diablo, z przeciwnikami na kładkach. Są jeszcze powinowactwa, na przykład dostają postaci perki i ulepszenia w zależności od tego, gdzie się walczy. Jest naprawdę tego sporo, jak na tak niepozorny tytuł. Byłem serio zaskoczony i jest fajnie. Myślę, że pokazałem wam wszystko, co chciałem, żebyście wiedzieli na temat Overfalla. Jeżeli wam tematyka podoba się, turowe walki, dobieranie tych postaci, chłonięcie tych historii, których jest dość, żeby was zająć na dłuższą chwilę, myślę, że nie zawiedziecie się na tym, co Overfall ma wam do zaoferowania. Tymczasem się będę żegnał. Wyszły mi dość długie luźne gadki. Wybaczcie. Ja jestem Nitek. Nie zapomnijcie, jeżeli wam się podobał filmik, lajkować, fapkować do filmiku, subskrybować ewentualnie, tudzież wpaść na linki oczywiście pod filmikiem, gdzie są między innymi moje live streamy, gdzie pokazuję dużo różnych giel wszelkiej maści, oczywiście też Facebooki i mój bloga, gdzie o grach piszę. Czekajcie, bo jestem zachwycony, naprawdę. Fest sponiewierało mnie rozbudowanie Overfalla. Dziękuję wam bardzo serdecznie, to nie jest hardkorowy RPG, ale jeżeli jesteście głodni takiego typu zabawy, myślę, że wyjdziecie z tego syci niczym wilk do koszyczka czerwonego kapturka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Ja jestem Mitek, to było Overfall. Polecam Fest. Do zobaczenia przy następnej okazji. A to były luźne gadki w ogóle. To też. Adie! Jakoś tak dziwnie bardzo częste. Okej, guzik aktywował nam barierę. Idziemy w takim razie zrealizować nasze cele główne. Undercute w takim wypadku to wychodzi, tak jak mówiłem wam wcześniej, latem generalnie, ale nie wiem kiedy. Mamy zniszczyć ten posąg pana dyktatora. Dość niski jest, więc nie wiem, czy dyktator, czy sam posąg, ale myślę, że spokojnie damy radę, w związku z tym, że mamy building takedown.